Dobry wieczór. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa, Arturowi również. Mimo wszystko zasłużonego, bo zespół gospodarzy dzisiaj bardziej chciał. No nie podjęliśmy w ogóle walki w środkowej strefie. Ja bym to określił, że taka piłka z Ligi Angielskiej. Nie umieliśmy się z tym odnaleźć. Musimy sobie bardzo mocno przeanalizować to spotkanie, po męsku porozmawiać, bo kilku piłkarzy przeszło obok meczu i wydawało im się, że już jesteśmy piłkarsko wielcy, natomiast w tej lidze trzeba walczyć i tego na pewno im nie wybaczę i na ten temat będziemy bardzo ostro rozmawiać, bo w agresywności, w tych piłkach niczyich, długich podaniach zdominowały nas Wigry wolicjonalnością, walką, a do tego trzecie już spotkanie sędziowane w ten sposób, nie wiem co się dzieje, ale nie dało się nic zrobić, bo nawet jak tą walkę chcieliśmy podjąć, to przeciwko nam było wszystko gwizdane, natomiast w drugą stronę już niekoniecznie, ale mimo wszystko ten zespół, który bardziej chce, ten zespół, który walczy, zostaje nagradzany i taka jest piłka. Dziękuję. Dziękuję trenerze za gratulację, na pewno przekażę to chłopakom szatni, która rzeczywiście dzisiaj zostawiła bardzo dużo zdrowia na boisku. I to zaangażowanie rzeczywiście dzisiaj jest opłacone tak bardzo ważnymi dla nas trzema punktami. Piłkarsko zdajemy sobie sprawę z tego, że nie był to wielki mecz i że ten nasz zespół ma potencjał, żeby lepiej wyglądać. Z utrzymanie się przy piłce, z prowadzeniem gry, bo mamy piłkarzy.
dzisiaj najistotniejsze były punkty i chłopcy zrealizowali zadanie i z tego musimy się na pewno cieszyć. Chciałbym też na pewno pochwalić tych, którzy weszli, bo dali kapitalne zmiany. Nie tylko chodzi o gole czy asystę Patryka Klimali, ale właśnie o ten impuls. I właśnie czegoś takiego mi wcześniej zabrakło. Dzisiaj wróciliśmy na swoją ścieżkę w sensie zaangażowania, a piłkarsko na pewno mamy nad czym pracować i zdajemy sobie z tego sprawę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie zapytam, czy są jakieś pytania? Prosimy. Dwa pytania do pana trenera Skowronka, Daniel Bobrowski, Rady 5. Dziękuję. Pierwsze pytanie, występ Macieja Radoszkiewicza. Jak pan na gorąco oceni? Na tą analizę przyjdzie czas. Na pewno Maciek dał bardzo dużo też serca. Po prostu wcześniejszymi tygodniami on sobie zapracował na tą szansę. I z perspektywy wyniku, obrazu pracy obronił się. Ale na szczegółową analizę na pewno przyjdzie czas i proponuję mu na pewno też to zrobić i mieć bardzo dużo sobie pokory. Drugie pytanie dotyczy Karola Mackiewicza. Tutaj kibice przy stadionem prosili, abym zapytał o to dzisiaj. Jak wygląda tutaj sytuacja? Na pewno nie tak słabo, jak się wydawało od razu po urazie. Rezonans wykazał, że jest tylko naderwanie tych więzadeł i leczymy to na razie zachowawczo. Wierzę w to, że ten sposób leczenia pomoże mu szybko wrócić do siebie i obędzie się bez operacji. Dziękuję.